Witajcie serdecznie w tym filmiku. Chciałem zrobić cold start, czyli zimny rozruch. Co prawda temperatura dzisiaj już nie jest wcale taka zimna, jest 0 stopnia, bo może minus 1. Natomiast pug, który dzielnie już chodzi 12 rok, słuchajcie, auto 12 lat ma i naprawdę jest bezawaryjny. No chyba tylko dlatego, że silnik od Toyoty Aygo 1.0. Przebieg może nie taki duży, 103 tysiące chyba w tym momencie. Jedyna awaria jaka tu była, to wymiana pompy wody, ale to był znany problem, we wszystkich rocznikach leciały pompy wody. Także pompa wody wymieniona za 200 przeze mnie. Jak znajdę ten link, to wam podlinkuję u góry i w opisie. A reszta auto jest bezawaryjne. Natomiast dzisiaj się trochę aż boję palić, bo małżonka była właśnie chora i tydzień była na L4. I auto stało tydzień czasu na mrozie, a były rzeczywiście mrozy. I tak się zastanawiam, czy on dzisiaj odpali. Akumulator warty ma, jeśli dobrze pamiętam, 4 lata. Jest to warte. Więc popatrzmy, jak odpali po tygodniu stania na mrozie. Silniczek naprawdę jest godny polecenia. Ja go bardzo lubię. Niesamowicie bezproblemowy. Jedyna wada jaka dla mnie jest w tym silniku, to oczywiście 3 cylindry, czyli jest głośny i dźwięk bardzo nieprzyjemny. Tu mamy na przykład Toyota. Cały silnik jest od Toyoty. Generalnie w tym aucie jest wszystko, słuchajcie, od Toyoty. Jak wiemy, że trojaczki to mamy Toyota Aygo, Peugeota 107 i Citroena C1. I to jest wszystko jeden pies klepany w tej samej fabryce. Zmieniają tylko zderzaki i tak dalej. I ludzie się na przykład podniecają, kupują Toyota Aygo, bo płacą za markę i jest od razu pewnie z 5 tysięcy więcej. A to jest dokładnie to samo, więc jeżeli planujecie zakupić trojaczka, bierzecie pierwszego lepszego, byle był w dobrym stanie, a nie patrzcie, czy to Toyota, czy nie Toyota, bo to wszystko to samo. Cały układ kierowniczy, bębny, niebębny, hamulce, to jest wszystko od Toyoty. Całe zawieszenie, cały układ kierowniczy, cały silnik. Cała elektronika, jak tu rozbierałem deskę, żeby na przykład zamontować wskaźnik temperatury, tu wszystko jest Toyoty, każdy układ elektroniczny i tak dalej. Ok, to zapalmy go. Ok, to palimy. Pięknie, odstrzała. No to jest, słuchajcie, właśnie jakość Toyoty. Przebieg, no niecałe 103 tysiące. Nie wiem, czy słyszycie, jak ważne jest sprzęgło, żeby palić na sprzęgle, jakby sprzęgle. Nie wiem, czy słyszycie takie lekkie dławienie się silnika, kiedy puszczam sprzęgło. No bo wtedy silnik musi jeszcze obracać wałek w skrzyni biegów. Tak więc warto wysprzęglać podczas ruszania, znaczy podczas odpalania silnika, żeby nie dawać silnikowi dodatkowe obciążenie w postaci skrzyni biegów. Tak więc oto właśnie silniczek 1.0 od Toyoty. No i ten nieprzyjemny dźwięk 3 cylindrów. Okej, dzięki.